Cześć, witam w kolejnym filmie. Dziś opowiem Ci o czosnku. Któż z nas nie słyszał o właściwościach przeciwbakteryjnych czosnku? Dieta bogata w czosnek to najlepsza ochrona przeciwgrzybiczna, przeciwbakteryjna i przeciwpasożytom. Podczas I wojny światowej żołnierze używali czosnku na zainfekowane rany. Hipokrates używał czosnku, aby leczyć guzy nowotworowe. Czosnek ma wiele zastosowań i cudowne właściwości. Czosnek ma właściwości przeciwgrzybiczne dzięki zawartości allicyny. Gdy kroimy czosnek bardzo drobno lub przeciskamy go przez praskę, zawartość allicyny wzrasta. Po pokrojeniu takiego czosnku lub przeciśnięciu przez praskę należy poczekać jakieś 5 minut, zanim cokolwiek z nim zrobimy, gdyż jego wspaniałe właściwości wzrastają. Nie należy czosnku również podgrzewać w wysokich temperaturach więcej niż 5 minut. Różne badania wykazały, że regularne spożycie czosnku zapobiega powstawaniu raka pęcherza, prostaty, jelita, jak i piersi. Zarazki, jak i pasożyty również nie lubią czosnku. Uwaga, uwaga, czosnek może zapobiegać wypadaniu włosów. Należy wmasowywać olej czosnkowy w skórę głowy. Może również leczyć opryszkę. Należy zaaplikować troszeczkę wyciśniętego czosnku właśnie na to miejsce z opryszczką. Czosnek jest świetny dla tarczycy ze względu na wysoką zawartość jodu. Jest również bogaty w witaminę C. Pomaga on również w regulowaniu cukru we krwi i nie trzeba go przechowywać w lodówce. To już wszystko na dziś. Ja na sam koniec chciałabym Ci polecić błonnik Prym Witalny, który wspaniale wspiera pracę układu pokarmowego, zwłaszcza jelit. Pomaga utrzymywać prawidłowy poziom cholesterolu. Wspomaga również układ krwionośny. Aby dowiedzieć się więcej na temat błonnika Prym Witalnego, kliknij tutaj lub link pod filmem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.